Dni Narodowego Centrum Nauki to cykliczne wydarzenie, każdego roku odbywające się w innym ośrodku akademickim Polski. Przed 5 laty w Narodowym Centrum Nauki w Krakowie zrodziła się inicjatywa tzw. Dni NCN-u, czyli wyjazdowych spotkań Rady Narodowego Centrum Nauki i części pracowników z przedstawicielami różnych środowisk naukowych, zwłaszcza w tych ośrodkach, które nie mają jeszcze dużego doświadczenia grantowego. 10 i 11 maja dni NCN gościły na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Była to 5. edycja imprezy. Zależało nam na tym, aby środowisko uczelni świętokrzyskich, ale nie tylko, zostało zaznajomione z tym, w jaki sposób tworzyć skuteczne aplikacje w ramach środków dostępnych w Narodowym Centrum Nauki, ale bardzo zależało nam na tym, aby te dni NCN-u były dniami specyficznymi, żebyśmy mogli przedyskutować, jaka jest rola czynnika grantowego w podnoszeniu poziomu doskonałości nauki polskiej. Podobnie jak w poprzednich latach, pracownicy NCN przygotowali dla badaczy i pracowników administracyjnych z regionu 2 dni warsztatów i spotkań poświęconych aktualnej ofercie grantowej NCN. Ważną częścią dni NCN było sympozjum z udziałem wicepremiera Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Potrzebujemy nauki na światowym poziomie, ale z innych względów potrzebujemy też zrównoważonego rozwoju. Podczas spotkania przedstawiciele ministerstwa, rektorzy uczelni z całej Polski, pracownicy NCN oraz lokalnych ośrodków akademickich dyskutowali nad znaczeniem systemu grantowego dla poprawy jakości badań naukowych w Polsce. W drugiej części sympozjum laureaci grantów NCN przybliżyli publiczności specyfikę swojej pracy. Swój projekt realizuje dzięki współfinansowaniu Narodowego Centrum Nauki oraz programu europejskiego Horyzont 2020. Prowadzę obecnie 2 projekty w NCN-ie. Jeden jest w ramach grantu Sonata BIS, natomiast drugi projekt jest związany z grantem Opus. Nie rezygnujcie ze swoich marzeń, nie poddawajcie się nawet, kiedy za pierwszym razem wasz projekt zostanie odrzucony. Próbujcie dalej, bo Narodowe Centrum Nauki naprawdę pozwoli zrealizować wasze naukowe marzenia. Podczas dni NCN odbyły się również warsztaty dla wnioskodawców. W ich trakcie naukowcy zapoznali się z ofertą konkursową Centrum, a także spróbowali swoich sił, wypełniając przykładowy wniosek o grant. Myślę, że takie spotkanie jak dziś sprawi, że coraz więcej pracowników mojej alma mater będzie sięgało po środki z Narodowego Centrum Nauki z sukcesem i przyczyni się to do rozwoju pomysłów naukowych, jakie się rodzą w naszym ośrodku. W szkoleniach wzięli udział także pracownicy administracji jednostek naukowych, którzy poznali przebieg prac nad wnioskiem od strony formalnej, od etapu podpisania umowy, aż po rozliczenie i zamknięcie projektu badawczego. Otrzymaliśmy już zaproszenie z Politechniki Gdańskiej, tak więc kolejne dni Narodowego Centrum Nauki będą organizowane przez Narodowe Centrum Nauki i Politechnikę Gdańską. Będzie to okazja do spotkania się z przedstawicielami uczelni województwa pomorskiego.